Czy wiesz, jak myć włosy? Oto 10 niezwykle przydatnych zasad ekspertów. Około 40% kobiet myje włosy codziennie i spędza średnio 23 minuty dziennie przed lustrem, czesząc je. Co więcej, ponad połowa z nich narzeka, że ma rzadkie i łamliwe włosy. Jak uzasadniony jest czas spędzony przed lustrem do czasu pielęgnacji włosów? Najprawdopodobniej robisz coś źle i dlatego musisz codziennie myć włosy. Oto 10 niezwykle ważnych i przydatnych zasad mycia włosów od specjalistów. Przed myciem rozczesz włosy. Przed umyciem rozczesz włosy, aby usunąć resztki lakieru, pianki czy żelu używanych podczas stylizacji. Ten nawyk zapobiegnie w przyszłości wypadaniu włosów. Odpowiednia ilość szamponu. Delikatnie rozprowadź szampon na mokrych włosach, tak aby wystarczył na całą długość włosów, w szczególności u ich nasady. Jeśli masz krótkie lub średniej długości włosy, użyj szamponu o objętości jednego orzecha włoskiego. Jeśli masz dłuższe włosy, zastosuj podwójną jego objętość. Od cebulek do końcówek. Najlepiej nakładaj szampon od nasady po końcówki. Włosy w pobliżu skóry głowy są młodsze i zawsze stają się bardziej tłuste, a końcówki są bardziej suche. Są najbardziej kruchymi fragmentami włosów. Ile razy stosować szampon? Szampon należy nakładać dwukrotnie. Za każdym razem lepiej jest poczekać minutę, a następnie spłukać. Idealnie byłoby użyć dwóch szamponów. Pierwszy szampon służyłby do mycia włosów, a drugi do odżywiania witaminami, nadając im blask. Wybierz miękkie szampony. Unikaj silnych, anionowych środków powierzchniowo-czynnych, które wysuszają włosy oraz skórę głowy, powodując podrażnienia i reakcje alergiczne. Gdybyś wiedział, że są to te same substancje, które stosuje się w roztworach do odtłuszczania maszynowego, czy użyłbyś tego szamponu? Sprawdź etykietę szamponu i upewnij się, że nie zawierają najbardziej agresywnych anionowych środków powierzchniowo-czynnych SLS i ALS, laurylosiarczan amonu. Co zrobić, jeśli masz długie włosy? Jeśli długość Twoich włosów jest poniżej ramion, chroń kruche końcówki, nakładając na nie niewielką ilość odżywki nawilżającej. Ta praktyka sprawi, że włosy będą jedwabiste i lśniące. Kiedy powinieneś umyć włosy zimną wodą? Styliści twierdzą, że ważne jest, aby przy ostatnim płukaniu użyć zimnej wody. W ten sposób mieszki włosowe zamykają się, zapobiegając wypadaniu i łamaniu się włosów. Spłucz włosy octem jabłkowym. Dwa razy w roku przed zastosowaniem szamponu spłucz włosy octem. Ta metoda pomaga rozjaśnić i oczyścić włosy, a także jest dobrym lekarstwem na łupież. Użyj jednej części octu jabłkowego w trzech częściach ciepłej wody, a następnie spłucz i umyj jak zwykle. Rozłóż pasma włosów palcami, a nie grzebieniem. Unikaj używania grzebienia na świeżo umytych włosach, ponieważ stają się one bardziej kruche i łatwo się łamią. Zamiast tego używaj palców lub szczotki z rzadkimi zębami. Jak często myć włosy? Prawidłowe mycie powinno odbywać się co 3-4 dni. Codzienne mycie włosów pozbawia skórę głowy olejków eterycznych i powoduje nadmierną aktywność gruczołów łojowych. Eksperci twierdzą, że nawet osoby z tłustymi włosami nie powinny sięgać codziennie po szampon, ponieważ problem może się jeszcze bardziej zaostrzyć. Jeśli zastosujesz się do tych 10 wskazówek, na pewno będziesz mieć piękne i czyste włosy bez codziennego mycia. Podziel się swoją opinią w komentarzach, jeśli coś przeoczyliśmy. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować kanał. Cześć!